Jozue, zwiadowca, bohater. Jako tekst wprowadzający czytam z 4 Mojżeszowej, z 14 rozdziału od 6 do 9. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarpem, odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Bardzo przejmujący opis. Mamy rozdzieranie szat jako podkreślenie powagi tego przekazu. Informację, że to, co Bóg oferuje, jest bardzo, bardzo dobre. Wskazanie, że warto zabiegać o upodobanie w Bożych oczach, aby nie buntować się przeciwko Niemu, oraz zapewnienie, że nie należy obawiać się bezbożnych. W zasadzie to jest już takie kazanie w pigułce i mógłbym pewnie na tym skończyć, ale przypomnimy sobie dzisiaj nieco bardziej szczegółowo postać Jozuego, jak też to, co działo się z Izraelem w czasie jego życia. I mam nadzieję, że pewne wnioski pozwolą nam wyciągnąć naukę do przełożenia na nasze życie i na nasze czasy. Mojżesz był przywódcą, który wyprowadził swoich rodaków z niewoli egipskiej. Był wielkim prorokiem z Bożego nakazu, prawodawcą dla Izraela. Pośredniczył między nimi a samym Bogiem. Ale to nie pod przywództwem Mojżesza Izraelici weszli do ziemi obiecanej, tylko prowadzoni przez jego następcę, właśnie Jozuego. I zapewne większość z was kojarzy Jozuego z księgą Jozuego właśnie, czyli szóstą księgą Starego Testamentu, gdzie opisane jest między innymi wejście do Kanaanu, przejście przez Jordan, zdobycie Jerycha i kolejnych miast. I choć ostatecznie dowiadujemy się z niej, że Jozue przeżył 110 lat, to ta księga opisuje tylko drugą połowę jego życia, bo na podstawie wcześniejszej historii biblijnej możemy określić, że Jozue miał 22 lata, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza. Następnie Jozue wraz z całym narodem izraelskim przez 40 lat przebywał na pustyni, aż do śmierci Mojżesza. W związku z czym na początku Księgi Jozuego ma on tak naprawdę już około 60 lat. Dlatego dzisiaj będziemy sięgać nie tylko do Księgi Jozuego, ale też do 4 i 5 Mojżeszowej. A całość tych wydarzeń, śledząc chronologię biblijną, ma miejsce niecałe 1500 lat przed Chrystusem. To tak, jeśli chodzi o ramy czasowe. W każdym języku z danym słowem jest związane jego znaczenie. I to dotyczy również imion. Rozszyfrowanie znaczenia imion w języku, który się zna, jest często intuicyjne i takie na przykład polsko brzmiące jak moje, Radosław, Sławomir, Bogusława, to są dosyć oczywiste. Ale podobnie imiona, właśnie które znane są z kart Biblii, mają swoje znaczenie. W niektórych przypadkach to znaczenie jest wprost podane. Immanuel, Bóg jest z nami, Abraham, ojciec wielu narodów, Izrael, walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, zwyciężyłeś, czy nawet samo imię Boga Jahwe, ja jestem tym, który jest. Tak. Jednak znaczenie większości tych pozostałych imion znamy głównie dzięki językoznawcom. I tak imię Jozue, jakie wymawiamy w języku polskim, po hebrajsku brzmiąc Jehoszua, oznacza Jahwe jest zbawieniem. Piękne imię, prawda? W Starym Testamencie wspomnianych jest jeszcze dwóch lub trzech mężczyzn o tym imieniu, ale co ciekawe, bardzo ważną osobę o tym imieniu znajdziemy w Nowym Testamencie. Bo Stary Testament spisano głównie w języku hebrajskim, nowy w całości po grecku. I greckie brzmienie hebrajskiego imienia Jehoszua to Jezus, tak, które to imię znaczy dokładnie to samo, czyli Jahwe jest zbawieniem. I tak jak w dawnych czasach to imię było powszechne, tak dziś również w wielu rejonach świata ono w pewnych odmianach nadal funkcjonuje, tak jak angielsko brzmiące Joshua, czy hiszpańsko brzmiące Jesus. Tak, jednak tenże Jehoszua, Jozue, na którym dziś skupiamy swoją uwagę, wielokrotnie wspomniany jest w Biblii jako Jozue, syn Nuna.
Łącznie 29 razy, głównie w 4, 5 Mojżeszowej, w Księdze Jozłego oczywiście, i tam w Księdze Sędziów i Pierwszej Królewskiej i Nehemiasza jako nawiązanie historyczne. Imię jego ojca, czyli Nun, znaczy wieczny. Wieczny. A zatem ten konkretny Jehoszua z hebrajskiego, spolszczony Jozue, z greckiego Jezus, czyli Jahwe jest zbawieniem, syn Nuna, syn wiecznego, wobec którego Biblia opisuje wiele szczegółów jego życia, nie sprawozdaje jednak ani o żonie, ani o dzieciach, o dalszych potomkach. Przedstawiony jest jako wierny Boży sługa. Nie znajdziemy wzmianki o jakimś jego w zasadzie upadku czy haniebnym czynie. I myślę, że to wszystko już jest wystarczające, żeby wskazać Jozłego jako wyraźny typ Chrystusa w Starym Testamencie. Ja zaraz wskażę jeszcze inne analogie, ale najpierw kilka słów tak dla przypomnienia o tym, czym jest typ starotestamentowy, dlaczego ich szukamy w Biblii. Typ, czyli odbicie, obraz, jakiś model, odniesienie do zdarzeń, osoby, zagadnienia ze Starego Testamentu, które zapowiadają, co nastąpiło bądź jeszcze nastąpi w okresie nowotestamentowym. Bardziej lub mniej jednoznacznie bądź symbolicznie. Na przykład wspomniane wyprowadzenie Izraelitów z ziemi egipskiej, domu niewoli przez Mojżesza jest oczywistym typem wyprowadzenia chrześcijan z niewoli grzechu przez Jezusa. Sąd nad ludzkością w czasach Noego przez potop z ocaleniem w arce jest typem sądu ostatecznego z ocaleniem w Chrystusie. A do szukania typów zachęca nas w zasadzie sama Biblia. Tak. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. W liście do Kolosan wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. W Ewangelii Mateusza Jezus tak samo się na to powołuje, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez 3 dni i 3 noce. I idąc też po zmartwychwstaniu z uczniami i począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Podobnie przypisy, które w większości drukowanych egzemplarzy Biblii dodane są przez biblistów, odsyłają do podobnych cytatów, czy to w innym fragmencie tej księgi, czy w ogóle w innej księgi, ale właśnie Biblia jest pełna takich spójnych nawiązań, powiązań, które w całości tworzą kompletny obraz planu odkupienia i zbawienia człowieka. No ale dobrze, wróćmy do Jozłego, syna Nuna, typ Chrystusa. Naród izraelski zdobywa Kanaan pod przywództwem Jozłego. Kanaan był przyobiecany i dany przez Boga potomkom Abrahama. Kulminacja dziejów i zwycięstwo Jezusa nad szatanem oznacza zdobycie dla dzieci Bożych ziemi przyobiecanej i danej Adamowi, jemu i jego potomkom. Proszę. I właśnie w takim porównaniu, jeżeli na to spojrzymy, Jehoszua, Jozue, Jehoszua, Jezus, syn Nuna wiecznego, syn Boży, okres starotestamentowy, okres nowotestamentowy, przeszłość, przyszłość. Jozue odzyskuje Kanaan dany Abrahamowi, Jezus odzyskuje ziemię daną Adamowi. Jozue pokonuje odstępczych, bezbożnych ludzi, Jezus pokonuje odstępczego, upadłego anioła, szatana. I Jozue prowadzi fizyczny naród izraelski, Jezus prowadzi duchowy naród izraelski. I tutaj pierwsza gwiazdka. W pierwszej księdze Mojżeszowej tak przeczytamy. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twojemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Bo podbicie tych ludów kananejskich to nie jest często błędnie przypisywana Bogu w Starym Testamencie jakaś okrutność, brak litości, bo podobnie również jest to typem, jest przykładem rozliczenia i sądu nad obywatelami ziemi. Wtedy tylko kananejskiej, ale po powrocie Chrystusa już całej, zamieszkanej aktualnie przez ludzi i demony, których wina, podobnie jak wina Amorytów, się w pewnym momencie dopełni. Te ludy, które wtedy zamieszkiwały ziemię obiecaną, one dopuszczały się wielu wynaturzeń. Tam składali dzieci na ofiary swoim bogom, byli brutalni, chciwi.
tacy nienawracalni, bo to właśnie oznacza dopełnienie winy. Bóg dał im czas na refleksję, te kilkaset lat, którego nie wykorzystali. I no i cóż, podobnie jest z większością ludzi dziś. A druga gwiazdka, czyli w pierwszej Mojżeszowej znajdziemy wyjaśnienie. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, że usłuchałeś głosu mego. A apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest z nim na zewnątrz i nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest z nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I dalej jeszcze w liście do Rzymian pisze, ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi obietnicy, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. No właśnie, dotyczy to pełnej definicji dzieci bożych, czy tak zwanego czasem duchowego Izraela, tych, którzy wybrali Boga, tego konkretnego Boga, Jahwe właśnie. Ale co właściwie daje nam to znajdowanie tych typów w Biblii? Mnie i myślę, że wielu osobom daje poczucie, a może i pewność, że Bóg przez całe dzieje świata panuje nad przebiegiem historii. Że skoro obiecuje, to gwarantuje szczęśliwy koniec, ustanowienie Jego wiecznego królestwa i naszą obecność w nim, że plan zbawienia jest przemyślany, skuteczny i konsekwentnie realizowany, że możemy wierzyć i nie wątpić, że to, co jeszcze ma się wydarzyć, jest pewne, tak jak potwierdziły to już wypełnione typy i wcześniejsze proroctwa. Wydarzenia historyczne, których nie dałoby się sfabrykować, jak choćby upadki określonych imperiów w określonym czasie i okoliczności, tak jak to Biblia przepowiedziała. Więc studiowanie Starego Testamentu jest potrzebne, konieczne, żeby zrozumieć nowy, żeby tym bardziej go uwiarygodnić, budować naszą wiarę w oparciu o realne Boże obietnice, o pewne dowody, które dane nam są na zachętę i o tą piękną, Bożą wizję przyszłego, bardzo, bardzo dobrego świata. Wróćmy jeszcze do Jozuego, bo czego możemy nauczyć się z jego historii? Co możemy przełożyć na nasze życie, jaki wziąć przykład? Pierwszy raz w tekście biblijnym postać Jozuego pojawia się w 17 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia, kiedy to Jozue zostaje wyznaczony przez Mojżesza na dowódcę w bitwie przeciwko Amalekitom. To ta bitwa, w której Izraelici mieli przewagę tak długo, jak ręce Mojżesza były uniesione ku górze. Trzy rozdziały dalej Bóg przypomina Izraelitom odwieczne Boże prawo, przemawiając z góry Synaj. Dokonuje jego kodyfikacji, formułując je w 10 przykazań. Następnie wzywa Mojżesza do wejścia na górę. I tutaj mamy kolejną wzmiankę o Jozuem. Dowiadujemy się, że opuścił on obóz wraz z Mojżeszem, gdy ten udał się na górę Synaj. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Kolejno jest wspomniany, gdy Mojżesz już z góry schodzi. Niestety zastaje zbuntowanych rodaków, którzy zrobili sobie bożka w postaci złotego cielca. Ale tak czytamy dalej. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał głos okrzyków i rzekł do Mojżesza, wrzawa wojenna w obozie. Dalej o Jozuem przeczytamy jeszcze w 11 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyżbyś był zazdrosny o mnie, oby cały lud zmienił się w proroków Pana, a Pan włożył na nich swojego ducha. Widzimy w tych fragmentach silne przywiązanie Jozuego do Mojżesza i też to, jakim autorytetem Mojżesz był dla niego. Mojżesz przygotowywał Jozuego na swojego następcę do prowadzenia Izraela i dlatego Jozue był blisko niego. Podobnie
Elizeusz jako uczeń Eliasza, apostołowie jako uczniowie Jezusa, bo uczeń w każdym przypadku powinien być blisko nauczyciela. I my jako chrześcijanie, czyli naśladowcy Chrystusa, choć nie fizycznie, też potrzebujemy być blisko naszego mistrza, uczyć się od niego. Jesteśmy powołani przez niego do pewnego działania, indywidualnie i razem jako Kościół, do realizacji ważnego dzieła w jego imieniu. A on, tak jak obiecał, gotowy jest wspierać nas w każdej chwili i być z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, tak jak czytamy w ostatnich słowach w Ewangelii Mateusza. Więc Jozue poprzez lojalność, ufność, wierność, przewodnictwo Mojżesza, okazywał przez to tak samo lojalność, ufność i wierność Bogu. I tego możemy się na pewno nauczyć z jego historii. Zobaczmy, jak ta postawa przełożyła się na dalsze wydarzenia w jego życiu. Tytuł, który podałem na początku, Jozue, zwiadowca, bohater. Po mniej więcej 2 latach wędrówki Izraelitów po pustyni, gdy byli już blisko granicy Ziemi Obiecanej, wysłano 12 szpiegów na rozpoznanie terenów Ziemi Obiecanej im przez Boga, do której właśnie zmierzali. I opis tych zdarzeń to są 2 obszerne fragmenty z 4 i z 5 Księgi Mojżeszowej. I jest to o tyle istotne, że zestawienie tych 2 opisów daje nam pełny obraz tamtej sytuacji, w szczególności co do początku i okoliczności wysłania tychże 12 szpiegów. Więc w 4 Mojżeszowej czytamy tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiad do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Param zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Tu w tej genealogii tylko zwrócę uwagę na Kaleba, syna Jefunego z pokolenia Judy i Hoszea, syna Nuna z Efraima. I końcowe słowa, takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiad do tej ziemi. Hoszę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. W 5 Księdze Mojżeszowej mamy natomiast takie sprawozdanie. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pogórza Amorejczyków, tych, których wina miała się dopełnić, jak to było zapowiedziane Abrahamowi, które nam daje Pan nasz Bóg. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie. Jak Ci powiedział Pan Bóg Twoich ojców, nie bój się i nie lękaj się. Wtedy Wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą. Wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. No właśnie, czyj to był pomysł z tymi szpiegami? Boga czy Izraelitów? No właśnie, otóż to. Podobnie jak w późniejszych czasach było z królem Izraela, no i tutaj tak samo. Bóg nie chciał, nie proponował takiego rozwiązania. Ludzie chcieli. Bóg przystał na to, ba, nawet pobłogosławił, ale ludzie nie sprostali zadaniu tak, jak powinni, mimo że to z własnej inicjatywy się go podjęli. No i wiemy, jak ta historia ze szpiegami wysłanymi do Kanaanu się skończyła. W 4 Mojżeszowej od 13 rozdziału 23 czytamy tak. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego, z 1 kiścią winogron i nieśli ją we 2 na drążku. Nabrali także nieco jabłek granatu i fig. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Param, do Kadesz. Zdali sprawę im z całego, i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka, olbrzymów. Ogólny przekaz. Ziemia bardzo dobra, ale będzie trudno ją zdobyć. Wydaje się, że to jest tak jasno i uczciwie postawiona sprawa.
Niestety Izraelici skupili się na tym, co z ludzkiego punktu widzenia może być trudne, a nie skoncentrowali się na Bożej obietnicy i błogosławieństwie, jakie zostało im zaoferowane. Oni wybrali uwierzyć w stanowisku 10 z 12 zwiadowców, stanowisku pesymistycznemu, kiedy tylko dwóch pozostałych, Kaleb i Jozue, ocenili uczciwie sytuację, że dzięki Bożej opiece będą w stanie zająć tę ziemię. I niestety ich mniejszościowy głos, zgodny z Bożym poselstwem, został zakrzyczany przez tłum całego zgromadzenia. Co więcej, tamci, mimo posiadania większościowego głosu, dodatkowo posłużyli się jeszcze kłamliwymi plotkami, żeby jeszcze bardziej wyolbrzymić te trudności, które sobie nakreślili. I tak się zastanawiam, czy niepodobnie szatan działa dziś poprzez zwiedzenia, zaszczepianie fałszywych poglądów, nierzadko tam, gdzie byśmy się tego może i nie spodziewali. Bo większość ludzi nazywających się chrześcijanami nie czytała Biblii. A jeżeli czytała, to tylko jakieś zdawkowe urywki. Zamiast poznać obraz Boga, który Bóg sam przez wybranych pisarzy nakreślił w swoim świętym słowie, to jak? Budują jego jakiś wykrzywiony obraz, może karykaturalny, oczerniony na podstawie różnych ludzkich podań, źródeł pozabiblijnych, jakiejś takiej ignoranckiej pseudobłyskotliwości czasem. Albo jeszcze może jakieś wtórne do Pisma Świętego doktryny takiego czy innego kościoła. A Biblia przecież przed tym w tylu miejscach ostrzega, żeby na to uważać, żeby badać Pisma, żeby na podstawie Pism sprawdzać, jak się rzeczy mają, żeby nie wierzyć innej Ewangelii niż tej Bożej, choćby ją anioł z nieba zwiastował, ale byłaby ona inna, odstępcza. I mam nadzieję, że chociaż w tym momencie nie podałem odnośników, to w moim ostatnim zdaniu rozpoznaliście słowa z Dziejów Apostolskich, z Listu do Galacjan, że mam nadzieję, że Boże Słowo jest żywe w waszych umysłach. Izraelici wtedy potknęli się o kłodę, którą sobie w zasadzie sami rzucili pod nogi. To jest smutne, bo to był właśnie ich pomysł, żeby wysłać tych zwiadowców. Dalej mamy ten fragment, który czytałem już jako wprowadzenie, czyli od 14 rozdziału 6 wiersza. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamieniować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Kawałek dalej przeczytamy, jaki jest Boży wyrok dla tej sprawy, bo Bóg tak ogłosił. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie, na pustyni, a oto jeszcze 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, i Jozłego, syna Nuna. I według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40. Dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Całe to 40 lat przebywania Izraelitów na pustyni miało, z braku lepszego słowa, uzdrowić wiarę w narodzie przez wymarcie tego pokolenia od niewiernego. W Biblii jest kilka takich postaci, które na przestrzeni całego swojego życia doświadczały zmieniających się okoliczności. Na przykład Sem, syn Noego. Żył w świecie przed potopem, widział ogród Eden. Żył po potopie jeszcze w czasach Abrahama. Mimo, że to było ileś kolejnych pokoleń później. Albo Józef, syn Jakuba. Najpierw żył szczęśliwie w domu ojca, potem sprzedany przez nienawiść braci do niewoli w Egipcie. Doświadcza Bożego błogosławieństwa,
jednoczy się z rodziną, będąc już wtedy w zupełnie innej pozycji, jako zarządca w Egipcie, wybacza im. I tak samo Jozue, syn Nuna, jako młodzieniec urodzony w Egipcie, staje się sługą, uczniem Mojżesza, doświadcza Bożej opieki na pustyni, a ostatecznie wstępuje z ludem do ziemi obiecanej i przeżywa tam jeszcze kolejne 48 lat. Ludzie, którzy doświadczają niesamowitego postępu, zmiany, a jednak podstawą ich wartości jest wiara, a nie dowody. Mimo że doświadczają realnych Bożych cudów, to myślę, że nie na nich opierają wiarę, tylko na ufności Bogu. W przeciwieństwie do tego nieszczęsnego pokolenia Izraelitów, które miało dowody, plagi egipskie, rozstąpienie morza, obłok i słup ognia, mannę z nieba, oni nie mieli wiary. W kontekście Boga wiara jest bardzo związana z miłością, bo jak się kocha, to się ufa, to się wierzy, to się nie szpieguje małżonka, ani nie szpieguje się ziemi, którą Bóg ci obiecał. Łatwo jest to też połączyć z przesłaniem, które często pojawia się w Biblii i nawet już padło dzisiaj kilka razy w tych przytoczonych wersetach, czyli nie bój się. W 4 Mojżeszowej przeczytamy: tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni waszym pokarmem, odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. W 5 Mojżeszowej: oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan Bóg twoich ojców, nie bój się i nie lękaj się. W księdze Jozuego: czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. I jeszcze dalej: i rzekł Pan do Jozuego, nie bój się ich, jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem, konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu. Czy tak dobrze znany psalm 23 w wierszu 4, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, łaska twoja, kij twój mnie pocieszają. A i w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Piotra: ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się, więc gruźb ich i nie trwóżcie się. Piękne słowa z Księgi Izajasza: bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie, nie bój się, ja cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela, ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty izraelski. A jak wiele razy jeszcze też Jezus wypowiada te słowa, ale Jezus zaraz do nich odpowiedział: ufajcie, ja jestem, który jestem. Nie bójcie się. I to nie jest bynajmniej wezwanie do jakiejś, nie wiem, lekkomyślności, bo Pismo Święte ostrzega nas wielokrotnie przed różnymi niebezpieczeństwami, których faktycznie należy się obawiać. Ale wiara Bogu ma być pozbawiona wątpliwości i strachu. To przekaz, którego również uczymy się z historii Jozuego. Nie bój się w odniesieniu do Bożych obietnic. Są one pewne. Nie bój się. Bóg w nich gwarantuje ci szczęśliwe zakończenie. Jakiekolwiek trudności nie byłyby po drodze. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. Postawa Jozuego nie zmienia się już do końca jego dni. Jozue w swojej starości dokonuje podsumowania swojego życia i dziejów narodu do tego czasu, tak jak u kresu swoich dni zrobił to Mojżesz. Jego mowa osiąga kulminacyjny punkt w 24 rozdziale Księgi Jozuego. I z tymi słowami chciałbym zakończyć i zostawić je wam do osobistego rozważenia. Jako przykład wiary, która jest godna naśladowania, świadectwa całego życia chodzenia z Bogiem i ufności Bożemu prowadzeniu, jakie prezentował Jozue, zwiadowca, bohater. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu.
A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu. Amen.